O Opus Dei, o filmie porozmawiamy z Kazimierą Szczuką. Dzień dobry, witaj. Michał Konrad, który jest dystrybutorem filmu w Polsce i szef Opus Dei w Polsce, ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski. Witamy serdecznie. No, może wyjaśnimy najpierw, skąd to opóźnienie, skąd to zawirowanie wokół wprowadzenia filmu na polskie ekrany. Tak. Film miał być wprowadzony już jakieś 2 lata temu do Polski. Nie doszło do tego oficjalnie z powodów jakichś biznesowych. Ja słyszałem o różnego rodzaju blokadach na ten film. Nie wiem, czy takie były, natomiast jeżeli blokady nawet... typu obyczajowego? Że wprowadzeniem tego filmu, że trudności były, żeby to do tego doszło. Więc nawet jeżeli takie były, to ja postarałem się je złamać. A dlaczego? Po prostu dlaczego? Wystąpiłem o to do producenta i dostałem zgodę na wprowadzenie tego filmu do polskich kin. Ale dlaczego się pan zdecydował ten wysiłek wykonać jednak? Dlatego, że to jest film Rolanda Joffé, twórcy Misji, Pól Śmierci. To jest reżyser z pierwszej półki. Ten film sprzedał się w Stanach Zjednoczonych na samym DVD w 250 tysiącach egzemplarzy. Uważam, że to by była wielka strata dla polskiego widza, gdyby nie mógł zobaczyć takiego dzieła wybitnego reżysera. Tam też świetni aktorzy grają, Olga Kurylenko chyba między innymi. Dokładnie, także. Piękna Olga, czyli tam dziewczyna Bonda, tak. Jest Charlie Cox, jest czwórka naprawdę fajnych aktorów. A o czym to jest w ogóle? O czym to jest dzieło? Ten film to jest film z niemałym budżetem, 36 milionów dolarów. Także naprawdę jest bardzo fajnie zrobiony. Przedstawia postać świętego José María Escrivy, aczkolwiek są tam też inne wątki. To jest film, który mówi o miłości, mówi o przyjaźni, ale mówi też o potędze przebaczenia. Mówi o tym, że nie możemy zmienić przeszłości, ale poprzez przebaczenie możemy mieć wpływ na przyszłość. Także mnie osobiście ten film bardzo poruszył i bardzo mi zależało na tym, żeby też inni polscy widzowie mogli w końcu ten długo oczekiwany film zobaczyć. Jasne, no to polecamy film, ale teraz spróbujmy się zastanowić, czym jest Opus Dei. W materiale, który widzieliśmy, powiedziane było międzynarodowa organizacja. Są tacy, którzy mówią sekta. Jakie jest dobre słowo na określenie, czym jest Opus Dei? Opus Dei jest odnalezieniem Pana Boga w codzienności. I to jest to, co autor filmu, reżyser chce podjąć. Jak w bardzo trudnych okolicznościach wojny domowej Hiszpanii można przebaczać, można żyć przyjaźnią. I jak się nie pogubić w tym wszystkim. Mi się wydaje, że tam w napięcie, które jest w filmie, to jest napięcie między ideologią. Religia może też czasami stać się ideologią, nie? Bo wielkie niebezpieczeństwo jest pokazane. Nie wiem, czy do końca autorowi się udaje, ale jest pokazane walka bohatera, żeby nie nienawidzić, żeby pójść tą ścieżką przebaczenia. I to jest temat filmu. I być może dlatego ten film jest moim zdaniem taki trochę dalekodystansowcem, że to nie jest film, ja go widziałem 2 lata temu, teraz ponownie go zobaczyłem i da się go oglądać. Nie, czasami wiemy dobrze, są takie filmy, które oglądamy, fajnie było, wielkie billboardy, ale to jest taki film, do którego warto powracać i myślę, że wszyscy też, prawdopodobnie pani przy okazji tego filmu zapraszam, żeby ten film obejrzeć. Na pewno będzie refleksja i znajdziemy dużo wspólnych rzeczy. Proszę księdza, pomówmy, korzystając z okazji, że ksiądz jest u nas w studio, to pomówmy trochę o Opus Dei w Polsce. Mówi się, że to silna organizacja, w skład której wchodzą i politycy, i biznesmeni. Ile osób należy do Opus Dei w naszym kraju? Żeby należeć do Opus Dei, to trzeba mieć powołanie, trochę to, co było właśnie w tym filmie, ale jest dużo ludzi, kilka tysięcy ludzi, którzy ma kontakt taki bliski, że bardzo się czują duchowo związanych, a członków jest mniej więcej 600-700. To nie tak dużo. Nie, to są właśnie, też ludzie świeccy, tak? To są większość, księży jest bardzo mało, 10-15 tak, jest nas też, i trochę księży diecezjalnych, nie? Bo też pomysłem... Ale należenie to oznacza, że ktoś się z tym mocno wiąże, ale do tego stopnia, że widzi w tym jakiś wymiar powołaniowy. Bo też chyba założeniem Escrivy, świętego Escrivy było to, żeby odnajdywać świętość w codziennych czynnościach, tak? W życiu codziennym. No to jest główne przesłanie. To jest główne przesłanie. Także jak tu mówimy o politykach, biznesmenach, no nie ma wątpliwości, że politycy są znani, ale Opus Dei nie jest targetowane do polityków. Dla mnie by było wspaniale powiedzieć politykom dziękujemy, ewentualnie też dziennikarzom też dziękujemy. Ale po co zatem ta organizacja jest powołana?
Jak my to mamy widzieć? Bo to jest organizacja. Znaczy, nie ma wątpliwości. Trzeba jednak przypomnieć, że Opus Dei ma dosyć złą opinię w takim środowisku społeczności międzynarodowej. No, pamiętajmy o tym, że to była organizacja, to przez chwilę na naszym materiale mignęło, która miała ogromne wpływy wśród wojskowych, Pinocheta, Franco. To nie tylko to. Przecież w 1982 roku wybuchła ta afera Banco Ambrosiano, ten Roberto Calvi, nazywany bankierem Boga, został zamordowany. Ogromne fundusze, powiązania z mafią, powiązania z Bankiem Watykańskim. Nagle pojawiły się pieniądze, ponieważ bank zbankrutował. Pojawiły się nie wiadomo skąd ogromne fundusze, które zostały zwrócone akcjonariuszom. To było również, jak pisała prasa, o tym pisała szeroko. Wpływy może lobbingowe dotyczące walki tych środowisk Opus Dei, bo musimy sobie też uświadamiać, że to jest jednak prawicowa organizacja kościelna, która w obrębie społeczności kościoła walczyła z tendencją teologii wyzwolenia, również w Europie Łacińskiej, prawda? I te wszystkie ciemne strony Opus Dei, one były bardzo szeroko dyskutowane w prasie międzynarodowej. W Polsce może nie aż tak bardzo, no ale też pisało się o tym, że na przykład nasz Jan Paweł II był pod silnym wpływem Opus Dei. Te frakcje jednak również w tej administracji watykańskiej są i to są bardzo poważne, tak jak mówię, lobbingowe również organizacje polityczne. Więc trzeba o tym mówić też i w tym znaczeniu, nie tylko o misji jakby Boga. Wydaje się, że no, takie filmy są bardzo dobre i też właśnie to, że właśnie możemy mówić, nie? Że wchodzimy w temat. Jest dużo rzeczy, jak tu padło, które nie są do końca znane i my znaczy, jesteśmy jak najbardziej, chcemy się angażować, żeby te rzeczy, żeby poznawać. Nie jest dużo mitów, które krąży i ten film nawet pozwala pokazać. Święty José María, założyciel Opus Dei, w czasie wojny domowej Hiszpanii to miał 30 lat i nie miał absolutnie żadnego wpływu, nie? Ameryce Łacińskiej, no ja tam mieszkałem i tam się wychowałem, także to, co słyszymy o Pinochecie, no każdy kraj ma swoją historię dość złożoną i bardzo często w tej złożonej historii się szuka jakiegoś kozła ofiarnego, kogoś, który jest jakby tą ikoną jakiejś tam strony. I Opus Dei, dużo rzeczy zostały przyklejone, jak zresztą pewne środowiska, czasami są prawicowe, ale lewicowe, które mają jakieś... przyklejone Opus Dei? To, że miał wpływy w reżimie Pinocheta? Na przykład. Nie miał. Były osoby niektóre związane z w sensie, że sprawy Ameryki Łacińskiej są bardzo złożone i dzieło Opus Dei w Chile było bardzo małe w 70-tych latach. Bo to o przeszłości byśmy... Mnie dziś interesuje, bo mówi się o Opus Dei, że to jest organizacja, która ma jakąś taką atmosferę pewnej tajemniczości. Na przykład ludzie nie lubią w sposób transparentny do tego się przyznawać, że gdzieś jest to organizacja funkcjonująca na zasadzie lepiej nie mówić, lepiej się nie pokazywać, a swoje interesy możemy w ten sposób lepiej i skuteczniej załatwiać. Czy Opus Dei w ogóle prowadzi jakieś interesy? Pierwsza sprawa, nie prowadzimy interesy. Opus Dei jest instytucją kościelną i chcemy, i właśnie się pilnujemy takich ludzi, którzy przychodzą do Opus Dei myśląc, że to jest jakiś networking, nie? Że my tu będziemy się wspierać. Nie? I to, co tu padło, że no, środowiska prawicowe, no to są określenia bardzo ogólne, nie? Ale myślę, że jest, że to, co w żaden sposób nie chcemy się ani wiązać z jakąś partią, ani wiązać z jakimś takim środowiskiem zamkniętym. A co daje Opus Dei tym, którzy do niego należą? Właśnie, Opus Dei, to, co jedyne, co może dawać, to jest poznanie, jak odnajdywać Pana Boga w codzienności, jak będąc, no, na przykład, skoro tu padło polityk, biznesmen, to, co mu daje, to mu wspiera sumienie, żeby był uczciwy, żeby był lepszym, nie? Żeby nie zaniedbywał pewnych rzeczy, jak może być rodzina, jak może być, żeby nie manipulował przyjaźń. Nie? To jest temat, który w jakiś sposób, wracamy trochę do filmu, nie? Który w filmie, on się pojawia. To nie jest film o założycielu Opus Dei, nie? I mi się wydaje, że niektórzy, którzy mogą nawet myśleć, że tu będzie dokładnie. To jest film, który podejmuje temat, co się dzieje w sumieniach ludzi w bardzo trudnych sytuacjach. Mhm, jak też... się gubimy, jak czasami się po prostu decyzje są złe. A te demony tytułowe to są demony we własnych rodzinach, w niewyjaśnionych emocji, uczuć, czasem tajemnic, które czasem blokują nas w naszej drodze w życiu. W filmie też te demony
o których jest mowa w tytule, to są właśnie te złe rzeczy, które się w nas rodzą w naszych sercach. Że możemy wybrać drogę złą, drogę nienawiści, tak jak tam się pojawia u jednego z bohaterów, lub drogę właśnie miłości, przebaczenia, tak jak to było w przypadku świętego Hosea. Ja nie rozumiem wobec tego, dlaczego film był blokowany przez 2 lata. O co chodzi? Ja też tego nie rozumiem. A ksiądz może nam wytłumaczyć, dlaczego nie chciano tego filmu? A tu padło trochę przed właśnie wyjściem na... Mówiliśmy o tym, czy to jest sensacyjny film. To nie jest sensacyjny film. To jest film troszeczkę poważniejszy, z wyższej półki. I tak jak, nie wiem, Pola śmierci, to już jest stary film. Bo pytaliśmy producenta, dlaczego nie udało się tak wejść tak mocno. I odpowiedział, że dziś tego typu filmy mają dużo trudniej, nie? Że dziś no, konkurujemy z Batmanem, konkurujemy z innymi filmami. Ale to jest film, który myślę, że on jest dalekodystansowcem. Trochę jak, no, jak założyciel Opus Dei, nie? Opus Dei jest taką instytucją, która idzie spokojnie, ale stawia właśnie na to, żeby przemieniać serce ludzi. To się staramy robić. A nie jest tak, to jest moje pytanie, że Opus Dei rekrutuje swoich członków właśnie spośród elit. I te kontakty nie zawsze są przejrzyste i jest bardzo dużo osób, które nie życzą sobie ujawniania faktu przynależności. To jest na przykład politycy, ale również biznesmeni. Czy tak nie jest? Odpowiedź jest, tak nie jest. Aha. W sensie, że to, co chcemy, żeby ludzie nie używali wiary, nie afiszowali się wiarą, i biznesem musi być dobry ze względu i musi być przykładem tym, co robi. My nie chcemy, żeby ludzie, i mi się wydaje, że to jest nie na miejscu, afiszować się wiarą, bo to jest manipulacja trochę wiarą. Nie, ale to nie chodzi o wiarę, chodzi o przynależność do organizacji. Przynależność do organizacji tych niewielu znanych ludzi, którzy jakoś są blisko, to pani może zrobić całą listę i na pewno trafi. W sensie, że to są, co nie oznacza, że oni są związani powołaniowo, ale jakiś kontakt mieli i te nazwiska, które się pojawiają, to są ci, którzy mają kontrakt. Dziękujemy. Ja tylko powiem, że w moim przekonaniu Opus Dei, tak jak ja czytałem na ten temat założyciela i wszystkiego, to jest naprawdę piękna droga do świętości. Natomiast jest wiele takich właśnie mitów, które krążą. Tylko proszę zwrócić uwagę, że te mity krążą z reguły wśród ludzi, którzy są przeciwni Kościołowi. Nie, proszę Państwa, musimy na razie zawieszyć tę dyskusję. To były fakty. Zachęcamy. Kasiu, musimy zakończyć tę dyskusję w tym momencie, ale cieszymy się, że ona tutaj się rozpoczęła. Bardzo Państwa zapraszamy. Zobaczcie ten film, bo być może sami znajdziecie własną drogę i własną prawdę. Dziękujemy. Dziękujemy.